W tej chwili omówimy sobie skrzyżowanie ulica Kamienna, Borowska. Dojeżdżamy do niego, jesteśmy na skrzyżowaniu na razie Kamiennej Ślężnej. Jest to skrzyżowanie, gdzie w kierunku Kamiennej z obu stron mamy sygnalizator, ogólny, czyli skręcając w lewo, trzeba przepuścić tych jadących na wprost sprzeciwka oraz skręcających w prawo. I zrobimy sobie to z jednej strony, a później z drugiej strony. Jak z czasem stoimy? Która godzina? Tu jest, ma pan. To jest olej, 10. To trzeba poprzyciskać tam. Tu padnie polecenie, proszę na najbliższym skrzyżowaniu skręcić w prawo. W lewo, przepraszam. W lewo. Czyli zmienimy sobie pas i mamy ten sygnalizator ogólny, który nakazuje nam przepuścić tych jadących na wprost sprzeciwka, ewentualnie skręcających w prawo. Ale mamy, wiemy o tym, że nie możemy wjeżdżać na skrzyżowanie, jeżeli nie mamy możliwości zjazdu. Więc w praktyce to wygląda tak, że jeżeli jest jedno auto, które nie zjechało, my musimy stanąć przed sygnalizatorem i czekać, aż ono zjedzie. No to akurat się udało, to auto przed nami pojechało, więc my stajemy na pierwszej pozycji, więc będziemy mogli wjechać. Na czym polega tutaj trudność? Trudność polega na tym, że jeżeli przed nami stoi nauka jazdy, to ona będzie sygnalizowała i wtedy wiemy, że stając na drugiej pozycji za nim nie możemy wjechać, on dojedzie do środka skrzyżowania nie przekraczając linii krawędziowej dla przeciwległego kierunku i będziemy czekać, jeżeli w ciągu zielonego światła jemu się uda i przejedzie, to my też przejeżdżamy, jeżeli się nie uda, zapali się czerwone światło, czekamy na następny cykl. Ale niebezpieczeństwo jest takie, że jeżeli przed nami stanie cywilne auto, czyli nie nauka jazdy, nie egzamin, ono może stać bez kierunkowskazów. I dopiero wjeżdżając na skrzyżowanie, dojedzie do środka i włączy kierunkowskaz. I takie sytuacje zdarzają się raczej na co dzień. Więc tutaj, jeżeli stoimy na drugiej, trzeciej, czwartej pozycji przed jakimś cywilnym autem, lepiej jest zwolnić sobie, spowolnić moment wjeżdżania, żebyśmy już wiedzieli, jeżeli to auto będzie w środku skrzyżowania, czy ono będzie jechało na wprost, czy będzie skręcało. Gdzieś jest karetka, patrzymy, rozglądamy się uważnie. Tam jest, możemy skręcać. Jedziemy, bo... No teraz musimy już stać. I teraz ruszamy. Widzimy, że przyjechał wóz strażacki. Nie ma żadnej litości, żeby przepuścić kogoś, kto był. I tu zapewne jeszcze zostaniemy obtrąbieni.
troszeczkę za gwałtownie. Mniej paniki. I na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy sobie w prawo. Nie ma pieszych, możemy sobie jechać. I na najbliższym skrzyżowaniu skręcimy w prawo. I na najbliższym skrzyżowaniu skręcimy sobie w prawo. Trzymamy kierownicę dwoma rękoma. Możemy kręcić jedną ręką, jeżeli to jest potrzebne. Skręcamy to w prawo. Jeżeli w tym czasie trzeba zmienić bieg. A jeżeli nie trzeba zmienić biegu, to trzymamy dwoma rękoma kierownicę. I na tym skrzyżowaniu pojedziemy sobie w lewo. Czyli mamy to samo skrzyżowanie Kamienna Borowska, kierunkowskaz w lewo, zmiana pasa nieoznaczonego, wyłączamy kierunkowskaz. I znowu. I widzimy, przed nami stoją jakieś dwa auta i musimy sobie, jeżeli otworzy się dla nas ruch, czyli zapali zielone światło, musimy sobie trochę spowolnić, żebyśmy byli pewni, że te auta jednak pojadą na wprost, bo dość często się zdarza, że niektórzy kierowcy włączają kierunkowskaz wtedy, kiedy auto dopiero zakręca. I jedziemy sobie. No, pojechali prawidłowo, mamy 16 sekund, więc możemy sobie wjechać. Dojeżdżamy do linii krawędziowej. Dla przeciwległego kierunku nie przekraczamy ich, jej, żeby nie zablokować tych, którzy by chcieli jechać na wprost. Nie ma tych na wprost, więc sobie jedziemy. Tutaj mamy tą linię, to jest jednostronnie przekraczalna, więc możemy sobie spokojnie przyciąć. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy na wprost i zawrócimy w pierwszym możliwym miejscu zaraz za skrzyżowaniem. Czyli zajęliśmy sobie pas za nalewy przed skrzyżowaniem, ponieważ za skrzyżowaniem jest bardzo niedaleko i będziemy zawracać. I za skrzyżowaniem moglibyśmy nie mieć miejsca przy normalnym natężeniu ruchu, nie mieć miejsca do zawrócenia. Do zmiany pasa, przepraszam. I tutaj widzimy miejsce przeznaczone do zawracania. Jest to, nie jest to skrzyżowanie, a ten przesmyk jest po to, żeby straż pożarna wyjeżdżająca w lewo nie musiała jechać do skrzyżowania, tylko mogłaby do akcji od razu jechać. I to, co zrobił w tej chwili kolega, proszę teraz popatrzeć w lewe i w prawe lusterko, zrobił źle, ponieważ tu albo robimy ciasno, albo szeroko.
Więc, ale to trzeba zrobić zdecydowanie. I teraz jakby ktoś chciał zawracać, zablokowaliśmy mu jedną i drugą stronę, no troszeczkę po prawej stronie miałby miejsce, ale gdyby on został, a my byśmy jechali, to moglibyśmy go ogonem strącić. Także lepiej tutaj iść na szeroko i bardzo zdecydowanie. Czy na tel ma to pan takie wrażenie, że tył ucieka gdzieś czy coś? Nie, teraz nie tylko. No ja też dzisiaj nie czuję. Wczoraj mieliśmy jazdę i mieliśmy takie odczucie i pan, który się uczy i ja miałem podobne, jakby gdzieś na tylnej osi albo było niedokręcone koło, albo było mało powietrza, bo tak jakoś ten samochód trochę tańczył. Niemniej jednak wczoraj po jeździe obejrzeliśmy wszystko dokładnie i było wszystko ok. Natomiast dzisiaj jest w porządku, czyli musiało wieczorem być wilgotno, bo nie było mrozu, że to tak nam tańczyło i tam trochę błota było, bo byliśmy na Opatowicach, prawda? To było tak blisko zero już chyba, między 1 a 0 było. No tak, ale to mówię, ale to było po południu, czyli nie był ranek, że nie trzymało, nie był późny wieczór, żeby już związało, że tak powiem, ale było wilgotno i tam na Opatowicach było trochę błota. No ale rzeczywiście samochód się zachowywał tak, jakby z tyłu było albo mało powietrza, albo niedokręcone któreś z kół. I na najbliższym skrzyżowaniu skręcimy w prawo. Wczoraj podczas lekcji za nami jechał autobus z innej szkoły jazdy. Ale chcieliśmy go wyprowadzić tutaj na takie wąskie uliczki, ponieważ u mnie na każdej lekcji się wzmaga stopień trudności. Na takie uliczki, proszę zwrócić uwagę, to jest skrzyżowanie. Na takie uliczki nie wjeżdżamy za pierwszym razem, ale wjeżdżamy wtedy, kiedy już kursant ma opanowany w miarę autobus i czuje się tutaj w miarę pewnie. Natomiast wczoraj mieliśmy taki zamiar, żeby ten autobus z innej szkoły jazdy wprowadzić w te uliczki, jak byłby, jak instruktor miałby mniej zaawansowanego kursanta, miałby mieć trochę trudności, ale jakoś jeździł za nami po szerszych ulicach, a jak wjechaliśmy już w te ciaśniejsze, już zrezygnował. I tu pojedziemy w prawo na tym skrzyżowaniu. Bardzo rzadko tutaj egzamin się odbywa w tych miejscach, niemniej jednak dobrze jest, jeżeli
przejeździ się trochę po takich miejscach, bo po pierwsze egzamin może tu być, po drugie daje to dużo pewności kursantowi, lepiej czuje on auto, jak się poprzeciska w takich ciasnych uliczkach. Oczywiście ciasnych dla autobusu, bo dla samochodu osobowego tutaj jest miejsca w miarę. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w lewo. Tutaj samochodem ciężarowym lub autobusem skręcamy przed pachołkiem. Samochodem osobowym objeżdżamy. Nie ma jaś...